Chciałbym wszystkich zaprosić bardzo serdecznie do ostatniej części naszej konferencji, do prezentacji książki. I na tą prezentację książki zaprosiłem jej autora i recenzenta, aby nam powiedzieli. Tutaj bym prosił pana doktora Mirosława do mnie, do prezydium. I pana profesora Eugeniusza do prezydium. A ja chciałem państwu zwrócić uwagę na naszą dekorację. Im prezydium sitzen dr Mirosław Mikołajczyk und profesor Eugeniusz Sakiewicz aus Warschau. Und ich möchte Ihnen auf die Dekoration aufmerksam machen. Chciałem zwrócić państwu na tę dekorację. Ktoś przyszedł do mnie i powiedział, co to jest, fotel? A ja mówię, nie widzisz, że tu siedzi Edyta? Jemand kam zu mir und sagt, ein Sessel? Und ich habe gesagt, siehst du nicht, dass Edith unter uns ist? I tutaj ona jest. W swoich dziełach Edith Stein und Würde des Menschen ist vor zwei Wochen erschienen. Das Buch. Arbeiten von polnischen und europäischen Wissenschaftler. Książka ukazała się przed 2 tygodniami. Edyta Stein, Godność Człowieka. Prace polskich i europejskich naukowców. Und das zweite Buch. Vor 3 Tagen ist erschienen. Die polnische Bibliografie von Edith Stein. In den Jahren 1933-2013. Polska bibliografia prac Edyty Stein w latach 1933-2013. 1933 in Lemberg ist die erste Notiz über Edith Stein, über ihre Übersetzung. W roku 1933 pokazuje się pierwsza wzmianka o Edycie Stein w polskiej prasie, we Lwowie, że Edyta Stein przetłumaczyła świętego Tomasza na niemiecki. So denke ich, wir haben in diesem Buch, das heißt wir, Dr. Mikołajczyk, hat über 1600 Publikationen, Veröffentlichungen gefunden. Ah ja, er sagt, und jede Publikation hatte ich sogar in der Hand. I każdą z tych publikacji, mówi, miał w swoim ręku. Ponad 1600 prac zostało w języku polskim napisanych w języku o Edycie Stein. Ich bin sehr stolz in polnischer Sprache. All meinen deutschen Freunden sage ich, Edith Stein lebt in Polen. Rozumiecie? Moim przyjacielom niemieckim mówię, Edyta Stein żyje w Polsce. Und jetzt würde ich die Stimme weitergeben an den Verfasser. Panie doktorze, jakby pan nam powiedział w swojej książce, będziemy bardzo szczęśliwi. Szanowni państwo, w następnej prezentacji chciałbym bardzo podziękować księdzu profesorowi obok siedzącemu za inicjatywę sporządzenia tej bibliografii. Dziękuję za pomoc w pokonywaniu licznych trudności, albo ich to nie mało. Bez pomocy i życzliwości księdza profesora ta bibliografia nie byłaby ani przygotowana, ani wydana. Ta bibliografia jest pierwszą w literaturze polskiej pozycją wydaną jako książka zawierającą możliwie pełną dokumentację bibliograficzną Edyty Stein. Bibliografia powstała w rezultacie obszernych kwerend, której bazą były biblioteki wrocławskie i pozawrocławskie. W ramach tych kwerend przebadałem ponad 3000 roczników czasopism różnego typu, religijnych, filozoficznych i tak samo zakresów historii, a także wiele set książek z zakresu tej problematyki oraz kwestii z nią związanych. W sumie odnotowałem 1616 pozycji. Wiele pozycji nie uwzględniłem, gdyż wydawało mi się mniej istotne dla problematyki tej bibliografii. Innym wyrazem zakresu tej bibliografii jest suma nazwisk. W indeksie nazwisk jest odnotowanych 1100
nazwisk autorów prac na temat Edyty Stein. A jednak krótka przerwa, das unsere Gäste ein bisschen verstehen. Wie diese Bibliografie zustande gekommen ist, hat gesagt, wie viele tausend Zeitschriften, Bücher musste durchblättern und hat gesagt, hier sind auch Register und in diesen Registern sind über 1100 Verfasser oder Wissenschaftler, die sich mit Edith Stein beschäftigt haben. Über 1100. Przy sporządzaniu bibliografii kierowałem się zasadami szczególnego pietyzmu wobec Edyty Stein, który się wyraża w wypisywaniu fragmentów z książek, które dotyczą patronki Europy, jak i w odnotowaniu pod opisami bibliograficznymi stron, na których są zmiany. Also ganz wichtige Bemerkung. Ich habe als Wissenschaftler gearbeitet, aber mit besonderem Pietismus. Sie ist heilig, sie ist Patronin von Europa, darum habe ich auch einige Passagen hier notiert. Zakres chronologiczny tej bibliografii to lata 1933-2013, z tym, że bibliografia będzie kontynuowana dalej. W roku 2020 będzie wydana za ostatnie pięciolecie, plus suplement, który będzie zawierał pozycje, do których do tej pory nie udało mi się dotrzeć. Also wir werden das weitermachen. Im Jahre 2020 werden wir die nächste Veröffentlichung machen, auch mit dem, was in dieser Zeit erschienen ist und das, was ich noch vielleicht nicht erreicht habe. Zakres rzeczowy tej bibliografii dokumentuje proces rozwoju zainteresowań inspiracjami życiowymi Edyty Stein. W bibliografii starano się jak najpełniej udokumentować prace dotyczące różnorodnych aspektów i problematyki. Bibliografia rejestruje wszystkie możliwe formy recepcji biografii i twórczości Edyty Stein w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i tak samo religijnego. Strukturę problemową prac dokumentujących całokształt zagadnień życia i twórczości Edyty Stein, które stanowią swoiste uniwersum życia Edyty Stein, wykazuje indeks tematyczny zawierający hasła dotyczące jej biografii oraz tak samo jej twórczości. I indeks tematyczny stanowi mapę problemową ułatwiającą badaczom dotarcie do określonych zagadnień. Sie dürfen können, wenn Sie wollen, nur verfolgen, wie viele Arbeiten entstanden sind vom Jahre 1933. Das war eine Notiz, zwei Notizen. Und in den 80er, 90er Jahren, das sind schon Hunderte. Ja, da können Sie das verfolgen. Und hier ist noch was Besonderes in einer so Biografie. Sachregister, Personenregister, Ortregister. Und dass Sie sofort wissen, aha, in diesen Büchern sind diese Probleme berührt. Bitte sehr. Bibliografia Edyty Stein jest bibliografią personalną i zarazem problemową. Dlatego zastosowałem w niej układ dwuczęściowy. Część pierwsza, bibliografia podmiotowa, zawiera tłumaczenia na język polski wszelkich prac Edyty Stein. Das sind technische Daten. Im ersten Teil habe ich alle Übersetzungen von Edyty Stein in polnische Sprache hier erwähnt. W drugiej części druga zawiera wszystkie możliwe prace do tych różnorodnych aspektów życia. A w drugiej części wszystko, co Edycie Stein napisano od książek, artykułów, recenzji i tego rodzaju. Oj, Entschuldigung. Im zweiten Teil, alles, was über Edyty Stein in polnischer Sprache geschrieben ist, das heißt Bücher, Rezensionen, Artikel, Bewertungen und so weiter. Na końcu bibliografii umieszczono indeksy tematyczne, nazwisk i nazwiskograficzne. Stanowią one ważny element aparatury badawczej i tak samo są sprawnym narzędziem informacji, które pomagają badaczom w wyborze kwestii ich interesujących. Und das Wichtigste in diesem Buch ist auch, dass hier Register sind, wenn jemand Interesse hat an Edyty Stein, aha, Geistigkeit, Spiritualität, kann hier sofort finden, in welchem Artikel, in welchem Buch. Bibliografia dokumentuje żywą i wielowymiarową obecność Edyty Stein w kulturze polskiej i europejskiej. Obecność, która jest punktem odniesienia studiów nad współczesnością.
Sie zeigt also Interesse in Polen vom Leben und von Gedanken, von Leben und Gedanken Edith Stein in Polen. Bibliografia stanowi pomoc w zrozumieniu biografii Edyty Stein, sygnalizuje nieprzeciętną jej indywidualność, będącą jakby w ciągłym ruchu czy biegu. Prace jej są często naszkicowane, jakby przeczuwała, że nie będzie jej dane ukończyć wielu prac. Also, bei dieser Biografie können wir feststellen, was geschrieben worden ist, aber auch feststellen, dass sie sehr schnell geschrieben hat, als hätte Ahnung, dass sie einmal stirbt und dass sie nicht weiter arbeiten kann. Bibliografia zawiera również ponadczasowe przesłanie Edyty Stein, adresowane przede wszystkim do badaczy i popularyzatorów jej życia i twórczości, by w swoich publikacjach uwzględniali problematykę przez nią zasygnalizowaną w kontekście współczesnych przemian kulturowych. Also das ist auch eine Bemerkung, das ist auch eine Botschaft an alle Wissenschaftler, gegenwärtige Wissenschaftler, dass sich beschäftigen mit diesen Problemen, die für Kultur, für das Leben des Menschen sehr wichtig sind. Dziękuję Państwu za uwagę. Dankeschön. Proszę Państwa, to jest benedyktyńska praca. Eine Arbeit von einem Benediktiner versteckt ist. Er hat das nicht mit Computer gemacht. Hat jedes Werk in der Hand und auf Zettel geschrieben und nachher auf Computer. Także benedyktyńską pracę pan Mirosław wykonał. Teraz, panie profesorze, pan jako pierwszy przeczytał książkę i ocenił, uwagi naniósł, także jest w pewnym sensie współautorem. Redaktorem może raczej. Bardzo dziękuję. Gratuluję panu doktorowi Mirosławowi Mikołajczykowi takiego wspaniałego dzieła. Bardzo się też cieszę, że pod patronatem księdza profesora to dzieło się mogło ukazać. Proszę państwa, od wielu lat, właściwie przez całą moją pracę zawodową, mam dwie miłości. Jedna moja miłość to jest praca edytorska, redakcyjna. Encyklopedystą jestem, leksykografem, ale także i dydaktyka. Widzę, że chyba edytorstwo i encyklopedystyka zaczyna zwyciężać nad dydaktyką. Wolę jednak pracować redakcyjnie niż mówić. Zresztą jak widać, że czuję się bardzo skrępowany. Proszę pani. Proszę. Jedno zdanie. Niedługo. Tak? Okej. Okay. English. I'm a teacher at university, but first of all, I feel an editor. I love works with books. For many years, for 30 years, I am connected with different lexicons and encyclopedias in Poland, and I have written hundreds and more items to these encyclopedias. And I am very fascinated by bibliographies, and I read all bibliographies, and I read all. This is a book. Don't show it. And first of all, I don't read. I read as editor. I read. The first page and the another page and then contents and bibliography. I read bibliography, all bibliography, and I remember this bibliography I remember, and then I help my students and I tell, I write, I send them bibliographies, and I think to read bibliographies is fantastic. Czytanie bibliografii jest czymś fantastycznym. Teraz popełniłem grzech, być może grzech nieśmiertelny. Proszę o przebaczenie, Frau Professor Mettelebech, bitte um Verzeihung. Ich habe Ihnen das Buch noch nicht gegeben, ne? Offiziell. Ja, offiziell möchte ich geben. Dankeschön. Und die zweite große Sünde, nach Auschwitz, meine Güte, ich war so still in deinem Vortrag, dass ich fast alles vergessen habe. Würde des Menschen. Dankeschön. Danke. Proszę Państwa, i kiedy otrzymałem tutaj propozycję, żeby napisać recenzję książki, przyjąłem ją z ogromną radością.
Bardzo lubię zadania, które trzeba bardzo szybko wykonać. Naprawdę czas był niedługi, ale ja zaangażowałem się w to bardzo mocno. Ja bym, auf Deutsch, tak, tak, tak. Mit ein bisschen Gewalt habe ich mit Professor Eugenius gehandelt. Wir müssen das Buch vor der Konferenz haben. Schaffe ich nicht. Dann sind Sie selbst schuld. Hat geschafft. Zwei Nächte, zwei Tage. To jest w mojej naturze, bo kiedy się ożeniłem na studiach, to w ciągu 2,5 roku urodziło się 3 dzieci. Kann sich vorstellen, hat gesagt, das ist seine Natur. Nach 2 Jahren Ehe hat schon 3 Kinder. Sofort ans Werk. Proszę Państwa, pana doktora Mirosława Mikołajczyka znam osobiście, ale to nie miało wpływu jakby na ocenę merytoryczną tego dzieła. Die kannten sich persönlich, aber das ohne Einfluss auf das Werk. Poznaliśmy się 20 lat temu w Jerozolimie. Po 20 Tagen in Jerusalem haben sich Jesteśmy naprawdę braćmi pielgrzymami. Also, sind Pilger. I znam wszystkie publikacje pana doktora. Pan doktor pracował przez lata w tej samej uczelni, co ja, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, gdzie prowadził, jak mnich benedyktyński, dokumentację bibliograficzną dotyczącą dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem. Also beide haben gearbeitet, to jest eine Hochschule Theologische Akademie in Warschau, wurde, sagen wir, erweitert und das ist jetzt Universität von Kardinał Stefan Wyszyński. Und Dr. Mikołajczyk war verantwortlich für eine Abteilung Dialog zwischen Christen und Juden. Teraz ukazał się 3. tom. Panie doktorze, ile łącznie tych publikacji, Mirosławie? Chyba ileś tysięcy, gdyby je zsumować wszystkie, które pan wynotował. Około 9 tysięcy publikacji polskich na temat relacji katolicko-żydowskich dialogu. In Polen. 3 tomy. Hat 3 Bände herausgegeben und mit einer Zahl über 9000 Publikationen über den jüdisch-christlichen Dialog. Wiem, znam metodę pracy pana doktora i kiedy otrzymałem tę książkę w wersji, prawda, tej elektronicznej do weryfikacji, do oceny, wiedziałem, że tam nie będzie błędów takich merytorycznych, ponieważ wiem o tym, że żeby podać stronę, to trzeba to mieć w ręku. Google nic niewiele powiedzą, nie pomogą nam internet. Als ich zur Rezension das Manuskript oder elektronisch schon bekommen habe, da wusste ich, dass keine Fehler entstehen, meritorische Fehler, die Angabe von den Seiten zu geben, man muss zuerst das Buch in der Hand haben. Proszę Państwa, no, to, że pracuję i pracowałem w różnych encyklopediach w Polsce, nawet sam jedną encyklopedię opracowałem, dialogu i komunizmu, dało mi taką możliwość kojarzenia wielu faktów i nawet w oparciu o tą bibliografię, nawet mając w ręku bibliografię, można byłoby fascynujący artykuł napisać na temat pewnych aspektów, którymi się zajmowali autorzy, bo tytuł mówi wiele albo i wszystko. Also Professor hat selbst eine Bibliografie veröffentlicht und hat gesagt, gerade wenn wir diese Bibliografie in die Hand nehmen und nicht Edith Stein lesen, nur diese, die sich mit ihr beschäftigt haben, da können schon einen feinen Artikel veröffentlichen. Warum, wieso, wer, nie, in welcher Zeit? I druga kwestia, te publikacje powstawały w określonym czasie. Wiemy, że do 1989 roku w Polsce nie można było używać niektórych słów, o kolorach nie można było pisać. Na przykład czerwonego koloru nie można było w tekście używać, bo to komunizm i mogła być odczytywana also, jako kpina z komunizmu. Also unsere Gäste aus Ausland müssen sich vorstellen, dass bis 1989 einige Begriffe oder sogar Farben waren in Polen verboten. Man durfte nicht über Rot sprechen. Sonst, wenn Sie über Rot sprechen, könnten Sie gegen Kommunismus verstanden werden. Verstehen Sie? Und hier zum Beispiel, Edith Stein war verboten. Warum? Weil sie Juden war, Christin war, ne? Deutsche war. Total gestrichen. Darum auch die Geschichte dieses Hauses.
erst 1990, als die Befreiung kam. Nie? Niektórzy autorzy, którzy publikowali swoje teksty przed 1989 roku, publikują teraz jeszcze raz bez ingerencji cenzury. Są tacy autorzy. Ja, ja. Einige, die früher geschrieben haben, jetzt veröffentlichen nochmal, ohne da jetzt mit dem, was Zensur gestrichen hat. Weil die Zensur hat, der Zensor hat gesagt, das dürfte veröffentlicht werden, aber diese Passagen sind in die Schublade. I już tak nie chcę też przedłużać, ale wczoraj reakcja jednej z uczestniczek naszej konferencji, pani Martyny Stremskiej-Koziel, która ukończyła pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat pedagogiki Edyty Stein. Kiedy otrzymała tę książkę od księdza profesora, ona pierwsze słowa powiedziała, że ja już skończyłam doktorat. Dlaczego teraz? Powinna ta książka być wcześniej. Ten doktorat byłby jeszcze bogatszy. Also eine kleine Erinnerung von gestern. Ja, die Dame ist schon nach Lublin gefahren, hat ihre Doktorarbeit fertiggestellt. Pädagogik, Philosophie der Pädagogik in den Schriften von Edith Stein. Gestern hat die Bibliografie bekommen, sagte auf Polnisch. Jezus Maria, da hätte ich ganz anders schreiben können. Proszę Państwa, ja wiem, ile to wymaga czasu, ile to jest pracy, bo sam też zestawiałem bibliografię na przykład na temat islamu do Encyklopedii Katolickiej. Bibliografia wygląda skromnie, może to są dwie czy trzy kolumny, a ja pracowałem cały miesiąc nad taką skromną bibliografią. Pan doktor pracował setki albo jeszcze więcej godzin. Da müssen Sie sich vorstellen, hier jede Zeile hat bestimmte Zeit. Nie? Also wenn ich eine Seite in der Bibliografie schreibe, das heißt, das ist monatelang Arbeit. Und hier sind Jahre der Arbeit, um das zusammenzustellen. I proszę Państwa, to jest fantastyczny jakby materiał dla studentów, którzy otrzymują gotową jakby punkt wyjścia. W oparciu o tą bibliografię mogłaby powstać niejedna praca doktorska. Wczoraj nawet z księdzem profesorem rozmawiałem i zadzwoniłem do mojego studenta, który też się specjalizuje w bibliografii, pan doktor Paweł Szupę w Warszawie. On już wczoraj sprawdził w internecie, odnotował 25 prac dyplomowych, ale teraz, kiedy ta praca będzie, to tych prac dyplomowych już będzie nie 25, ale pewnie 10 razy więcej. Ja, ja. Ogromna pomoc. Also das ist jetzt, pan profesor hat gesagt, eine große Hilfe für Studenten, für Doktoranten. Sein Schüler hat plötzlich, auch Spezialist für Bibliografien, festgestellt, sind über 25 Magisterarbeit entstanden. Die haben wir hier nicht, ne? Weil das nicht veröffentlicht worden sind. Die sind an der Universität. Ja już będę kończył. Bardzo dziękuję, ja osobiście też dziękuję panu doktorowi za to, że miałem tak wspaniałą lekturę. Jestem bardzo za to. Danke schön, dass Sie so eine Lektüre hatte, habe. Trochę przecinków czy jakichś kropek skorygowałem. Und für die Fehler, da habe ich gerne. Ale to jest normalne, nawet w najdoskonalszym tekście zawsze coś można takiego znaleźć. I właściwie cóż, na koniec chcę podziękować panu doktorowi, który często radzi mi też w sprawach bibliograficznych, ale i także w sprawach rolniczych, bo zarówno pan doktor, jak i ja mieszkamy na wsi i zajmujemy się teraz rolą. Also, die sind beruflich verbunden, aber beide wohnen am Lande, in einem Dorf. Beraten sich gegenseitig. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję i gratuluję. Danke schön. Gratuluję też żonie pana doktora, bo to też musi być bardzo cierpliwa kobieta. Pan doktor Mikołajczyk sollte auch zu Hause seine Frau grüßen und um Verzeihung bitten. Że wytrzymała to wszystko. Gratuluję tej benedyktyńskiej cierpliwości i szwajcarskiej dokładności. Bardzo gratuluję, cieszę się bardzo. Dziękuję pięknie, panie doktorze. Dziękuję pięknie panom profesorom. Ja. Robota po bibliografii 16-17 roku. Czy będzie li jeszcze продолжаться? Ja powiedziałem, bo pani pyta, czy będą z następnych lat, z roku 2017-18.
w roku 2020 wydamy 5 lat następnych tutaj. Także będą prace, ja tak, tak. Tak, tak. Jeszcze no. Ich würde Deutsch fragen oder eine Bemerkung sagen, weil Professor Francesco Alfieri hat so eine Bibliografie bei Dichstein herausgegeben, Mächte Verlag, also als Sondernummer von Dichstein Jahrbuch. Und er hat mitgeschrieben, er vorbereitet das zweite, also neue Auflage, dann sollte man auch neue, neue Bibliografien dazu geben. To znaczy, Państwo nie wiedzą, ja mam egzemplarze. Nasz przyjaciel, ksiądz Alfieri z Włoch, opublikował przed 3-4 laty. Im welchem Jahr war das? 2012. 12. Vier Jahre, genau. Nie? Bibliografii, Weltbibliografii von Edith Stein. Und dort hat nicht in seinem Buch, in seinem Bibliografie, hat nicht 1600. Ich kann Ihnen sagen, wie viele hat er. Ich meine, diese Arbeit wird anders gemacht. Ich weiß, dass Betschart, der hat eine französische Bibliografie vorbereitet. Ja, ich weiß, dass andere auch in, sagen wir, in eigener Sprache Bibliografie vorbereiten möchten. Ne? Und da wir werden nicht nur von Alfieri haben, aber von jeder Nation, die sich mit Edith Stein beschäftigt hat, eine Bibliografie. Wydaje mi się, że praca Alfieriego się zdezaktualizuje, bo nie można w jednym tomie wszystkich dzieł wydać, tylko każdy naród będzie miał swoją bibliografię i one będą wędrowały po całym świecie. W tym sensie. Potem się razem nie postawi na tym. No tak właśnie myślałem, tak właśnie myślałem. Szanowni Państwo, nie wiem, czy nie macie głodu? Nie chcecie coś zjeść? Wszystkich bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na lunch, dass wir ein bisschen essen, trinken, sich stärken und gut in Erinnerung bewahren. Sind Sie herzlich eingeladen, wenn Edith Stein ruft, kommen Sie bitte.